Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani, witajcie 1 lipca. Mamy poniedziałek, początek tygodnia. Już powoli zbliżamy się do nowiu księżyca, więc warto się przygotowywać, oczyszczać swój dom, oczyszczać siebie, przygotowywać, co mamy do oczyszczenia. Kochani, dzisiaj zrobimy sobie live'a o godzinie 20:30. Tak, gdzieś w okolicach, około 15:00 wstawię zapowiedź, kiedy będę już pewna, że będzie. Porozmawiamy sobie o energii, porozmawiamy sobie o duszy, porozmawiamy sobie też o kronikach Akaszy. Przygotujcie sobie pytania, przygotujcie się, jeżeli macie coś do zadania i wtedy wstawicie pod zapowiedzią. Ja będę mogła też się do Waszych pytań przygotować, ale też chętnie z Wami się zobaczę. A w środę, teraz w tą środę, jutro mamy live'a z Agnieszką na temat zdrowia, będzie akupresura. W środę planuję zrobić Zoom, także kto chętny na Zoom, to jeżeli macie Facebook, jesteście na Facebooku, to tam też wstawię zapowiedź Zooma. Ale jeżeli nie jesteście na Facebooku, to napiszcie tutaj, że jesteście chętni. To wtedy ja tego linka porozsyłam tym osobom. Bądź do mnie na maila na czas dla duszy. Spotkamy się, będziemy mogli sobie porozmawiać, wspólną kawkę wypić. Też myślę, że gdzieś tak w okolicach wieczornych. No dobrze. Dziękuję Wam z całego serca, kochani, że jesteście. Z całego, za wszystkie Wasze komentarze, choć ostatnio, słuchajcie, no to, co się zadziało, po prostu myślę, że czasami jest wilk w owczej skórze. Zdarza się też i tutaj. No i to tak jest. Cieszę się, kochani, że jesteście. Z całego serca. Kiedyś na samym początku powiedziałam, choćbym miała pomóc jednej osobie, to ja to zrobię. I to robię. Także, kochani, dziękuję. Naprawdę dziękuję, dziękuję, dziękuję. Będę mówić to, co czuję, to, co do mnie przychodzi. Albo ja nie jestem na jakimś poziomie, albo ktoś nie jest na tym poziomie, na tym levelu, co trzeba. Wszedł nie w tą windę, albo nie w tą bramę. No i się zadział chaos. No dobra, to co? Dzisiaj przy poniedziałku powiemy sobie o wdzięczności, żeby zaczynać dzień z wdzięcznością, żeby tą wdzięczność czuć, nie tylko myśleć. Wiecie, w momencie, kiedy myślimy, to sobie myślimy, ale w momencie, kiedy czujemy, to już ładujemy tą energię. I teraz zobaczcie, jak to jest. Kiedy się czegoś boimy, to najpierw tak jak gdyby głowa szybko puszcza impuls i my się szybko boimy. I czasami mamy wrażenie, że prędzej ten strach czujemy w ciele niż w głowie. A w momencie, kiedy tak jeszcze też jest, jak spotkamy kogoś, kogo bardzo kochamy, to przecież to serce nasze chce wywalić nam z klatki. Jeszcze dobrze nie zauważyliśmy, że ta osoba jest koło nas, a my już po prostu czujemy serce nam kołacze. I to jest takie wow, motyle w brzuchu się pojawiają, wszystkie flaki nam się wywracają. Tak to, kochani, jest. Ale kiedy my sami z siebie mamy wytworzyć energię wdzięczności, to już takie proste nie jest. Są osoby, tak jak ja, kochani. U mnie to się zadziało. To nie było tak, że ja byłam taką etatową płaczką, że co nie zobaczyłam, to się wzruszyłam. Że nad kwiatkiem potrafiłam się wzruszyć, jaki on piękny, pełno betonu, a tu maczek na środku urósł. Ostatnio chyba nawet się zatrzymałam jadąc rowerem i tak stoję i patrzę, ale już nie pomyślałam, że ci ludzie z tyłu przecież by na mnie powpadali, bo ja zobaczyłam maczek między kafelkami, który rósł sobie na chodniku. No coś przepięknego. Moi drodzy, i warto, naprawdę uwierzcie mi, warto jak najczęściej czuć wdzięczność, dlatego że no mamy życie takie, jakie mamy. Ono nie jest zawsze do końca usłane tutaj różami. Gotują nam to, co gotują, dają nam to do jedzenia. My albo chodzimy głodni, albo to jemy. I teraz żyjąc w takim pędzie, w podwyżkach, w trudnościach, nie jest prosto czuć wdzięczność za to.
żeby tą wdzięczność poczuć, to zawsze sobie można, chociaż to nie jest najlepszy pomysł, ale na początku można tak robić, że inni mają gorzej. Jaka ja jestem szczęśliwa. Jaka ja jestem szczęśliwa, że obudziłam się dzisiaj rano. Zobaczcie, jaki to jest cud internet. Nagrywam, zaraz wam to wyślę, wy sobie posłuchacie. Jak się wkurzasz, że rano masz iść do pracy, nie chce ci się wstać, to pomyśl, że jest wiele osób i nawet tutaj na kanale, które szukają tej pracy, które nie mogą znaleźć pracy. A jak ci jest źle w pracy, to ją zmień na taką, w której ci będzie dobrze. Ale najpierw poczuj wdzięczność za tą pracę, którą masz. Jak wkurzają cię dzieci, to pierwsze co pomyśl sobie, że też kiedyś byłeś dzieckiem, a teraz one są. Postaw się tam, gdzie są te dzieci teraz. Kiedyś tak pięknie w kronikach Akaszy przyszło, jak dzieci pomalowały schody, mama dała dzieciom kredki, żeby mogły malować, czy farby, no i weszły do domu i tam pobrudziły coś. No i zaczęła na nie krzyczeć, a mistrzowie powiedzieli, że coś, co dla ciebie nie jest brudem, dla innych jest dziełem sztuki czy zabawą. I ona faktycznie, wiecie, cofnęła się dziewczyna do czasów, kiedy była dzieckiem, na nią również krzyczano, kiedy malowała. I tak został jej talent przyhamowany, wygaszony. Więc spójrzmy na te dzieci też, że jak pobrudzi, jeżeli da się to umyć, to w ogóle nie ma problemu, tylko zwróć uwagę. Zobacz, jak będziesz wchodzić brudne do domu, to postaraj się tego nie robić, bo ja mam pracę. Albo chodź, weźmiemy ścierki i pobawimy się w sprzątanie. Zawsze to można odkręcić. Kiedy idziecie do sklepów i czujecie ten taki w związku z podwyżkami, tak, że są podwyżki, że wszystko jest coraz droższe. Okej. Ale ja sobie poradzę. Z miłością i z wdzięcznością dam radę. Tu będzie promocja, tam będzie promocja. Dam radę. I będzie mi lekko. I tak, kochani, trzeba. Po prostu trzeba tak do tego podejść, żeby się w życiu coś zadziało. A teraz łyk kawki. Kto ma kawkę, kochani? Na zdrowie z kawką. Jest kawka. Kto ma kawkę, pije kawkę. I bierzemy kartę. Archanioł Michał. Ja mam, kochani, jeszcze takie pytanie. Czy jest na grupie ktoś, kto, tak jak ja, zakochał się w Saint-Germain? Kto, tak jak ja, zakochał się w Jam Jest? Poczuł moc aktywacji słów Jam Jest? Jeżeli chcę wspólnie, jeszcze mam tutaj już, jest nas dwójka, myślę, że trójka. Czwórka. Ja mam nadzieję, że czwórka, że ta osoba dołączy do nas. Pomoże nam w poprowadzeniu grupy, ale to będzie odrębna grupa. To będzie grupa tylko i wyłącznie skupiona na aktywacji Jam Jest. Jeżeli ktoś tutaj jest, kto już poznał osobę Saint-Germain, to bardzo proszę, napiszcie do mnie na maila. Jeżeli chcecie nas wspomóc w prowadzeniu strony, w prowadzeniu też live'ów, w prowadzeniu tutaj YouTube'a, żeby rozpowszechnić Jam Jest. Moc, którą przekazywał Adamus. Kochani, zapraszam. A teraz co Archanioł Michał chce nam powiedzieć? Kto? Słuchajcie, jest coraz więcej osób, które dostają przekazy. Jest. Mamy. Niewinność. Dobry Boże i aniołowie, dziękuję wam za pomoc w dostrzeżeniu tego, iż wszystkie wasze cechy czystej miłości i światło są odzwierciedlone we mnie i innych. Pomóżcie mi przyjąć otrzymaną od Boga niewinność, abym mógł być spokojny. Niewinność. Piękna karta. Niewinność. Niewinność.
Archanioł Michał trzyma cię w wygodnym położeniu i zapewnia o niewinności. Poproś go, aby pomógł ci wybaczyć sobie samemu i wyzbyć się poczucia winy, które jest ciężką emocją i trzyma cię z dala od utrzymania wewnętrznego spokoju. Poprzez wypowiedzenie następujących słów: Archaniele Michale, dziękuję ci za to, że pomagasz mi wybaczyć samemu sobie. Za, nazwij tutaj konkretną sytuację, za obwinianie się, proszę, pomóż mi uwolnić się od poczucia winy w moim umyśle, ciele i emocjach. Poczuj moc głębokiego uwolnienia, kiedy Archanioł Michał pomoże ci w przyjęciu prawdziwej niewinności. Zachowanie z przeszłości rozwiąże doskonałą Bożą pracę w tworzeniu ciebie jako osoby silnej, kochającej oraz silnie potrzebującej światła i miłości. Możliwe wybrane znaczenia. Osoba, o którą się pytasz, jest niewinna. Oczyś lub usuń środki trujące. Możesz zaufać sytuacji, o którą pytasz. Skup się na pozytywnych ludzkich stronach, zamiast wytykać ich błędy. Dokładnie, kochani. To tutaj skupmy się na tych ludziach, że jednak coś dobrego w nich jest. I otoczmy ich energią miłości. Wiecie, kiedy następuje takie przebudzenie duchowe, taki strzał, to też jest tak, że widzimy światło w ludziach. Że ten, który tam idzie po ulicy, on może nawet nie wie, skąd pochodzi. Ale on jest światłem. Lepiej usiąść na przystanku i popatrzeć na ludzi. Wiecie, od razu poznacie ludzi, którzy świecą. Naprawdę. Usiąść i popatrzeć na ludzi. Ludzi, którzy mają światło. Zaczniecie widzieć ich aurę. Zaczniecie czuć tą energię. Nie musicie widzieć od razu kolorów nad tymi ludźmi. Wystarczy, że zobaczycie, poczujecie. To jest, uwierzcie mi, to jest naprawdę możliwe. Ja was, kochani, przytulam. Życzę cudownego poniedziałku. Dziękuję za dzisiaj. Magda.